zaczynamy dzisiaj żelazny szlak rowerowy i będzie rozgrzewka teraz, ale jest taki zbieg okoliczności, że dokładnie rok temu też tu byłem. Też tu byłem i też jechałem żelaznym szlakiem z panem B***kiem, jego bratem i... A to wtedy coś jechali? Tak, 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 tak. To wtedy ta pogoda była taka troszkę, no, mniej rowerowa. Tyle, że no, to była chyba sobota. Nie, to była niedziela. Aby niedziela. Ja pamiętam, bo to ja sobie nieraz... Nie, to się zaczyna jak jedzicie pociągi. Tak, tak. Jeszcze objazd był tam w Czarnolesiu, bo trzeba było jechać aż do Goczałkowic na pociąg. No to, a patrzyłeś może do tej książki z tymi kartkami wyrywanymi? Ale tego nie ma tam. Tam jest ten pierwszy szlak, który był pierwotnie, ten co tam idzie na dole. Jest więcej wariantów, a to jest najnowszy wariant. I najdłuższy. Żelazny szlak rowerowy. Kolega zdawali, wziął to, nie? No i potem, kurde, to co go interesowało, kartki powyrywał, nie wyrywał, no, a to sobie podchodzę, nie? No i potem to... Jeszcze jak się dobrze przyjrzymy, to są pozostałości właśnie po torowiskach, jakieś podkłady zwane tutaj logrami, bo tutaj się go do... Tak, rzeka Piotrówka. Będziemy przez nią przejeżdżać. Nie wiem po co te zwężenia tutaj są. A może coś wyszy przekraczać? Nie, ja podejrzewam, że to jest tak, żeby tu stanąć, oprzeć się o to i podziwiać widoki chyba. Dobry. To już teren Jastrzębia Zdroju, konkretnie dzielnica Cisówka. Już widać, że coś się znowu szykuje, bo już jest zjazd zrobiony. A to co jest po lewej stronie, to jest pozostałość po torowisku. Odwodnienie torowiska. Wiadukt z pewnością pamięta czasy kolei. No nie, tutaj nie. To w Zebrzydowicach warszawsko-wiedeńska. Tutaj Zebrzydowicko-Jastrzębska. A konkretnie na Wodzisław Śląski. Stacja Cisówka tutaj. Stacja Cisówka. Moszczenica. Moszczenica tutaj się zatrzymie. Jak lepiej tu to będzie widać, tak gruba. Aha. Za tą brzuską się zatrzymamy. Na peronie, o właśnie, fajnie. Na peronie. To jest szybko, panie, ale to jest tak. Tak, tak. Ten beton, nie? Tak. Wieża wyciągowa. Dobra. No to cuk się stanął przy perunie. Ludzie wysiadają. O kurczę, drzewo zasłania. Strum. Ja. Ludzie wysiadają. Kapkę wysoko, co tu jest? To są tereny dawnej kopalni, a właściwie gruby KWK Moszczenica. I tam pracował mój tata. Tam? Tak, tam jak są te bloki, to pamiętam, my jeździli właśnie do wujka. Jechało się od stacji w Zebrzydowicach, od Bahnhofu w Zebrzydowicach. Dwoma autobusami. Jeden był 560, drugi był 568. Tam się przesiadało. Tam stary dworzec jest. Tam się na tym dworcu przesiadało i 568 jechał z Moszczenicy do Szeroki. To też dzielnica Jastrzębia. Aha. Szeroka.
i wysiadało się na przystanku kolei Gogołowej i tam się z buta szło, a raczej ze Szczewika, ku chałupie. I zawsze jak my tam szli, jak było cima, tata mi zawsze gadał, jak my sobie tak stanęli, takie górki tam są, kępki, to gadał, tam kaj się to światło świeci, tam na nas czekają. Niestety już teraz nikt nie czeka, bo umarli wszyscy. Moszczenica. No wyraźnie widać, że wiadukt kolejowy. Zrobisz mi tu zdjęcie, albo jakoś na filmie. No kręci się teraz. Wiadukt kolejowy w Moszczenicy. A zarazem też i rzeka Szotkówka. Jako dopływ Olzy. Tablica już pokazuje skrzyżowanie szlaków rowerowych będzie. Skrzyżowanie żelaznego szlaku z szlakiem Eurovelo R4, który będzie jako Eurovelo 4. Z Paryża do Kijowa. Już tu jest, na tej tablicy już jest nowe oznakowanie właśnie tego szlaku. Bo on odmuchał mi na Pszczynę właśnie. Nowe oznakowanie. Aha, jest. Gwiazdy w Pszczynę. Tak, ale on jest na Pszczynę teraz jeszcze staro oznakowany jako R4. I on idzie na Oświęcim też tam. Tak, tylko, tak. Ja jest tam. No jak byłem na Wczasach, to tam jest, wiesz co, tam jest R10. O. Jak jedziesz tu, tak wziął Dębki, Karwia. Widać, biznes się już reklamuje. No co? Biznes się już reklamuje. No, no w sumie i dobrze, no ktoś popadnie niemożliwe, to staniesz kupić, to się poratuje. Tam zatrzymałem przed nią te aktywne strefy. To jest to samo co u nas. O, teraz te rowerzystów już coraz więcej. W Czechach będzie to samo. Tu jest, no właśnie, zwierzęta dzieci. Ale grzeć rodzinę. Ale trasa rewelacja. Świetna racja, trasa rewelacja. Konie. Koniki. Zuzia ogląda, ona jeździ też na koniku. Proszę o uśmiech, konie. Raczej zajęte jedzeniem. Nadanie. Tak. Na trawie. Naturalne. Tak, tu jest to, to gdzie... Zawrzyte jeszcze, tak. Ja. Ale dobre jedzenie jest. No i tu jest odcinek, który jeszcze brakuje. Tu można zrobić w zasadzie pętlę, ale lepiej jest jechać w prawo. Bo tu po lewej stronie i tak pojadziemy z powrotem. Na Gołkowice, a my na Łaziska. Prawo i teraz za znakami w lewo. Troszkę pod górkę będzie. Na to witamy w Godowie. Tak, u Francka Pieczki. Tak. Czyli u Guslika. Tak, ale Guslika są w stronie drugiej. No właśnie. A Pieczka tu. Francek Pieczka, ale
mimo tych kontrowersji związanych z prawdą historyczną w Czterech Pancernych, serial mimo wszystko jest jednak bardzo lubiany. A szczególnie lubiany z tego względu, że on tam godął. Po śląsku. I była taka scena, jak pułkownik się go pyta, coś tam. To polski pułkownik. Tak. I Gustik mu mówi, Godo, że kucharz wyżarł szpek. Kto kucharza wrzucił do kotła? A wy, co wy robicie z tą siekierą? Szanego wecjany melduje, że w pot do kartofli. No, są kucharz, panie pułkowniku, w pot, bo szpek żrą. Aha, jaki szpek? Słonina. Szpek, czyli słonina. Bo po śląsku słonina to szpek. No, ale w górach też tak go dają. I po lewej stronie jeszcze mamy niezrobiony żelazny ślad rowerowy, ale po lewej stronie szła bana, czyli linia kolejowa, albo też sztreka, bo też tak tutaj mówię. Sztreka. Zresztą widać, no, ewidentnie. Tak. Ja w prawo jadę. Gynał. No, tu jest taki mniej uczęszczany odcinek. Wszystkie te filmy od tej prywatnej firmy, tej studio filmu niezależnego. A, od Kluczniuka. Tak, wszystkie. Filmu niezależnego, tak. No, klub, no. Bardzo no. Fajne, takie życiowe te filmy. Stąd, takie stąd, nie? Ja. Najlepiej takim koledzom wie, słuchaj, oglądnij sobie ten odcinek tej robocie, jak była ta służba utrzymania ruchu, wiesz, ty ci na tej kanciaty, nie? A u nas było coś podobnego, mówi, oglądnij sobie... Bajzel po polsku, o. No. Albo najlepiej potem jak tę kiełbasę tam... No. Ale ty jak ty ten kierownik patrzy, nie ma nikogo, stoi flaszka, analog, co jednego duchnął zakręcić. A kierownik jest znany, znaczy się już nie żyje niestety, umarł w tym roku. A ty przy sobie taki? Jerzy Janeczek. Czyli słynne Wita z Kargulów i Pawlaków. Kierownik. Tak, to był ten sam gość. Jerzy Janeczek, on tam był kierownikiem, a tym kontrolerem był Jerzy Haberstroch i te, też niestety już nie żyje. Przy sobie taki, tak, nie? Tak. Ten, co rozdzielał te kartki na węgiel. O, ale to jest inny film. Ale to jest ten sam człowiek, tak. Z tej produkcji, znaczy z tej... Tak, co zawsze do tej kałuży wchodził, nie? No. Koledze po odpływie... Zapomniałem też jeden fakt, bardzo ważny. Jastrzębie Zdrój, Jerzy Cnota. No, kurde, no przecież czekaj. Ty, ale on, Cnota grał w takim filmie... Janosiku. Ale dobra, ale to był ten sąd, co grał tego o tych Elwrak Śląskich? Tak. To ten, co jeździł na tym wózku bez tym nóg, ten... Grabarczyk też tam grał. Ale Grabarczyk nie ma Ślązok. Ale ta Gotka Śląska mu tam dobrze szła nawet. My są Elbry z Górnego Śląska. Ja jeździłem, tam przyjeżdżał, kurde... O kurcze! To jakiś autonomista tu będzie. Gnał Śląskofana na chałupie. No to zrób to. Kurczę. Bardzo podobna do ukraińskiej, nie? Tylko, że ta jest z tym, z herbem. Ze żółtym też jest, oryginalne kaszugi mają. No. Mają żółte, czarne i... W ogóle Ruch Autonomii Śląska i tamta... Oni tam mają jakąś umowę podpisaną między sobą, jeśli chodzi o język regionalny. Bo Ruch Autonomii Śląska, tutaj te tereny, to starają się o uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego. I Kaszubom się to już udało. Tak. Tam normalnie są gwiazdy z lotem. Tak.
To już tam byłem w tej jastarni. Nie wiedziałem, kurczę, patrzę się. Dwie nazwy ulicy. Modrawo, kurde, po śląsku. Modrawa, a to zupełnie inne znaczenie było. Tak, tak. Tam są te dwukropki takie tak. Na tych literach. I nie, i tam teraz jest normalnie, to są podwójne nazwy. Tak. Jak wiesz, no, tam do Chłapowa, do... Byłem w Chłapowie. Co? Byłem w Chłapowie na rowerze. No to ja przejeżdżałem, to po to zawsze tak jest. No, ja mi mieszkałem w tym, zawsze mieszkam. Wtedy... Dobry. W tym. Mam swoją taką panią. Chyba 15 razy. Jeżdżę cały czas i to samo miejsce tu. U tej samej pani śpię. Tam jest taka jest wioseczka Ostrowa. O. To jest Ostrowa Kolonia. A najlepiej, bo w Ostrowie to byłem w 60 którymś roku na kolonii ze szkoły podstawowej. Fajnie. I to teraz tam jest właśnie dzielnica Ostrowo Kolonia. To jest już w okolice miejscowości Łaziska. Kurczę, wieje, nie wiem, czy będzie słychać. No, jesień pełną parą. Ale tu będzie fajnie, jak tych liści naleci i będzie po deszczu. To będzie fajnie na tym szlaku. Ja niby jest plan odtworzenia tej kolei, ale w zupełnie innym miejscu. To prawda, 500 metrów tego szlaku mają rozebrać i poprowadzić gdzie indziej. Bo kiedyś w ogóle, jak to pierwsze te plany się pojawiły, żeby tą kolej przywrócić, oni powiedzieli, że żelazny szlak rozebrać. Tylko że problem jest taki, że kolej nie jest już właścicielem tego terenu. Kolej to sprzedała. No wiem, bo to oglądałem ten film, rozmowę zawsze wiedziałem. A teraz jak się kliknę na ten film, to się włącza automatycznie, że żelazny. Tak, tak. No, ale to fajnie. A może to zmienimy, może teraz tym puścimy. A no to znaczy temat ten sam, ale... Aktualizacja po roku. Tak, no właśnie, bo to się zmieniły, nie? Ale jak ktoś jest tutaj z okolic Jastrzębia, to na pewno wie, że taki szlak tutaj powstał. A ogólnie z całej Polski to polecamy. Żelazny szlak rowerowy. Projekt transgraniczny polsko-czeski dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Interreg, jakieś tam 3A czy jakoś tak, Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska. No to witamy w domu Franciszka Pieczki. Witamy w domu Franciszka Pieczki, której się urodził. I też stary wiadukt kolejowy. O, rowerzysta też jest. Rowerzysta za kierownicą. No de facto byliśmy po drugiej stronie tego wiaduktu. No ale taka pętla jest. Jak jechać szlakiem, to szlakiem. Ja wściekłem Zdrój, Gołkowice, no fenomenalnie. Jak kurczę tablica na autostradzie. To my teraz na to skrętnisko, bo szlak prowadzi tutaj. Tak. Czyli jednak na Gołkowice je pojedziemy. Nie na Skrebieńską. Kurczę. A też można jechać. Potem tam się znowu te szlaki spotkają. No to są rejony Tour de Silesia. Tak? Tak. Znany maraton. Ultramaraton rowerowy
Kurde, Silesia, byłem gościem w tym roku. Tak. I u Pawła Pieczki, zwycięzcy maratonu rowerowego dookoła Polski. I też współorganizatora Tour de Silesia. I faceta, który przejechał z Godowa do Irkucka na rowerze. A był plan do Władywostoku. Tylko, że zima. To jest wyczyn. Wyjechał w czerwcu, wrócił w grudniu. Przed świętami. No. Jakiś urlop studencki miał, coś takiego i... Ja pierdzielę, ale to jest wyczyn. Z Godowa do Irkucka. Na Syberię. A tu jeszcze stary Ursus stoi. 60. O! Tak, nic innego jak miejscowość Godów. I tu jest już aktualizacja. Paweł Pieczka, tak? Zwycięzca maratonu rowerowego dookoła Polski, w skrócie MRDP. 3200 km w 8 dni, 4 godziny i 7 minut. I tu jest przejechana trasa. Niesamowity wyczyn. Jest strona internetowa Rajzy w Nieznane. Można sobie obejrzeć. Jak jechał też do Irkucka z Godowa. Fantastyczny wyczyn. Paweł Pieczka. Rajzy w Nieznane, tak. Jest strona. Prosimy o przygotowanie paszportów covidowych. Tak. Kończy się Polsko część szlaku. Witamy na granicy polsko-czeskiej, dawniej prusko-austriackiej. Kościół był w Austrii. Autem tutaj się nie przejedzie. Tutaj jest granica, teren prywatny, skądś zwolniony. To mamy problem z eksploracją granicy, która się za niedługo zacznie. Aczkolwiek można będzie przejść po czeskiej stronie. I teraz tak. Widoczne jest tutaj stare oznakowanie, że coś było zmieniane. Jest kółko. Prawdopodobnie jeszcze P, ale to jest granicznik z czasów współczesnych. Przebieg granicy jest tak. Dokładnie tu, w tym miejscu. Jak jest ta linia. Czyli wychodzi na to, że te czeskie znaki są na terytorium Polski. Tak, no to przeszedłem do Czech i tutaj widać zarysy litery CS. C i S. Widać, jest to zamazane. C i S, czyli pozostałość po Czechosłowacji. Rzeczpospolita Polska, Czeska Republika. No i powiem szczerze, że trochę wstyd, bo syf na granicy. Hotel Dakol. Także są my już na terenie Pietrowic. Czeska Republika. W tym hotelu właśnie śpi Franek Pieczka. To jest ten hotel właśnie. Hotel Dakol. Taka z kołżymi. Kościół. Tej katolickiej. Tak. Cukromy pozone. Jakiś... Staniemy ich po euro. Każdego za euro. Jakiś kurcze... Ruch się robi. Nie, tylko to faktycznie coś takiego musi być.
Słuchaj, klikniesz nawigację chyba, czy coś czy tam i wiedziesz, że potem tak, czy, tak. No i to jest to, o czym powiedziałem. Dużo temat uboczny, to jest taki piwo, temat piwa. A Poszczyżyny, film czeski. A my teraz... Poszczyżyny to jest czeski. Czesko-słowacki. Tak. Szkoła podstawowa, to jest reżyser Jan Szerak. Aha. Jan Szerak, to nagra mi się to naprawdę fajny. Typowo takie, no, to sceny czeskie, to rasizmu jest. Ale taki, taki fajny, tak. I mamy... I mamy Železnicy Vracha, czyli linia kolejowa, czyli Bana. W rosyjsku Železnodorożna ja. Bardzo podobne do rosyjskiego, nie? Uczyłem się też tego języka. Rowerzystów jak na lekarstwo. Teraz skrót jest prosto, ale my możemy jechać w prawo. Tutaj jeden z filmów jest, to tutaj sobie zrobiłem przystanek w prawo teraz. Asfalt się mi przykleił dookoła. O! Piwo, piwo, limo. Tu jest taki dość fajny teren. No, no, widok trochę taki szpecący. Ale wiesz co, chyba tam to wyliczka miała, że najbardziej to się podpycha, że jedziesz, nie? Pola są, nie? Pola. I nagle bloki. Tak. To jak byłem... Elektryczna hulajnogę. Niestety w Polsce jest taki przepis, że oni mogą jeździć po ścieżkach rowerowych. I tu są znaki żelazne, cyklotrasa. Fajnie. Niech myśli to jest. Chociaż tutaj bardziej to dobry dzień. A to jest ahoj. To co w rodzaju cześć. Dobry dzień to jest bardziej literacko, tak? No. Ahoj! Rowerzyści się pozdrawiają, ahoj! Widać wieżę kościoła Zgodowa. To czerwone tam, po prawej stronie, jak jest ten zielony budynek, tam byśmy jechali. Tak, tak. Albo to będą budowy. Buraki. U nas się go dwoje jako buroki, albo ćwikla. Republika. To jest prawdopodobnie już miejscowość Zawada. Takie oto pola. Jak są pola, to jest i kofola. Widoczne są nasze góry tam. Tam są właśnie te nasze góry. Klinczok, Błatnia, tam to tereny. Tak. I góry buraków cukrowych. Ja, hołdy, o! Hołdy, tak, hołdy! Hołdy buraków cukrowych. Hołdów my dzisiaj nie widzieli. Hołdy były za drzewami, za strumami. Tutaj też są strumy. A tu jest strum. O, duży. Jak ktoś nie wie, co to jest strum, to niech się podziwo. Czyli prąd elektryczny. Tak, to nie wiem, czy to jeszcze są Petrowice, czy Karwina. Tutaj jest dwór Olszyny. Jest tutaj wzmianka o tym, możecie sobie poczytać. Po czesku. Ale w każdym razie jest też
wzmianka tutaj o Lariszach. Tak. Aha. Czyli w latach 60. XVIII wieku był w posiadaniu rodu Lariszów. Później po II wojnie światowej został znacjonalizowany, a teraz jest w prywatnych rękach. I w Leden, kurczę, nie wiem co to jest za miesiąc, 2002 roku był, jest objęty ochroną Ministerstwa Kultury Czeskiej Republiki. O, dwór Olsztyny. No widać, że dwór. To jest własność prywatna tam. Jest hotel. Chyba mnie tu nikt nie zatłucze. Wchodzić na czyjeś tereny. Szanujemy prywatność. Jechali koledzy. Policja. I teraz jak tu jechać? No, tamtą drogę. Tak, tak i tak. No, tylko jak to zrobić zgodnie z przepisami, to tutaj stają to auto. A tu jak widać nie ma żadnego znaku, że się tu wjeżdża. I tu się idzie pogubić. Idzie się stracić. A tam jest jakaś impreza, bo tam muzyka gra. Niedziela. Piwa nie, nie, drzewa nie są, widać. Pewnie gazem po. O! A gaz to tutaj jest plyn. Na gaz mówią plyn. Jak? Plyn. Ktoś by pomyślał w Polsce płyn, nie? Nie, gaz. Frysztacie w zasadzie. O, to siedzi. Tak, tak. Jakiś remont tu jest. I tu możemy sobie zrobić postój na loda na przykład. Zjemy jeszcze kanapki. Rzymły mam. Rzymły, a kanapki to są klapsznicy. Rzymły z busztem. O. No widać, rowerzystów tu nie brakuje. Pałac Lariszów tam jest. A to potem tam podejdziemy. Koordynuj. Bo szlak idzie koło tego kościoła. No to co zrobimy trochę odpoczynku. Albo gdzieś tutaj, wtedy drzewka wolna. Ej. Albo gdzieś. Leziarnia jest tu. Tutaj jak ktoś nie wie, ja też nie wiedziałem, to jest pałac Lariszów w Karwinie. Właściwie we Frysztacie, nie w Karwinie. To jest historyczny Frysztat. A tutaj mamy, można powiedzieć, ojca niepodległej Czechosłowacji, Tomasza Masaryka. Takiego, można powiedzieć, czesko wersja Piłsudskiego. Nic się nie świeci. Tomasz Garyk Masaryk. O. Tam jest jakiś herb nawet, a to tego nie widziałem. No może jeszcze z wojska cesarsko-królewskiego, no. Albo czasy Szwejka.
Ale jeszcze jeden park mamy na trasie. Proszę? Jeszcze jeden park na trasie. A to sobie ma. To sobie jeszcze wraci. Łamie główka, a nie no. Ale prosto. Nad Olzę. Tutaj, tu. I tu znowu nie ma znaku. Kopalnia Stonawa. Znowu coś tam gdzieś jakaś końcówka idzie. I główna rzeka Śląska Cieszyńskiego, Olza. To jest nazwa historyczna, Olza. Trzeba zjechać na sam dół. Do lewa. Prosto. Tutaj. I teraz w prawo. No wiadomo, zakaz. Zakaz tam jest. I tu. To są domy uzdrowiskowe. Widzę z pole snosty dom. Wina. I będzie postój. Czy się zmieni, czy nie? Chyba się nie zmieni. Jak ktoś pomyślał, kurde, po 35 zł za litr paliwa, żebyśmy taki cen nie dożyli przypadkiem. To jest Orlen. To jest Orlen. Benzina to jest Orlen. Aha. 39 prawie tyle. Ale to jest w koronach. Mięsny. I jest łamigłówka. A no jest tak, że zbliżamy się do podjazdu. Trzeba przejechać. Musisz stanąć, nie ma wyjścia. I tu. To witam z granicy polsko-czeskiej, Kaczyce Dolne, Karwina Raj. Dokładnie tu, w tym miejscu 30 sierpnia 2005 roku moje rajzy stały się międzynarodowe. Tu przejechałem przez granicę, wtedy tu był szlaban, nie było układu Schengen, był szlaban, autem się nie dało przejechać. I las już jest w Polsce. Teraz Polska. Jeszcze Republika Czesko.
Jest czeski znak graniczny, pozór ostatni granice. Czyli uwaga, granica państwa. No i witamy w Polsce. Złota jesień. Asieni. A, to jest to z filmu, pamiętam, tu ten wiatr i potem jest taki ten most, nie? Most? Jakiś taki, nie, nie. Taki... Czekaj, nie? Taki, ale to... Szlaban będzie. To mój, co? Szlaban będzie. Ale tu mi się nie idzie, jeszcze nie to... Ale to było gdzie indziej chyba, taki most też, takie ławki, takie... No to ten most z tymi ławkami to żeśmy widzieli. Bo to jest ten betonowy most. Tam były ławki wtedy. No to już Zebrzydowice. I ostatnie metry. A słońce wysoko jest. No właśnie. I co teraz? No to szlak objechany. Nie, Robert, no ja się nie rządzę. No, możemy. No jeszcze mamy dużo czasu. No to tam Zebrzydowice, gdzie tam pojedziesz, gdzie? Jest jeszcze tutaj, drewniany kościół jest tutaj niedaleko. No widzisz. Nie naprawdę, bo... Jest młoda godzina jeszcze, kurczę. 16? Tak, dokładnie. Równa. Wiesz co, to mogę robić zakupów. Dokładnie, równa. No to jeszcze tak gdzieś 2 godziny spokojnie można jeździć. Jedźmy sobie tam i powrotem. Aby na ten koniec świata? Za 2 godziny? Tak. No, tam się pójdzie kofoli napić. O! Koniec świata i potem tam stara granica jest. No bo mamy 2 godziny w zapaści. Nawet jak się tak będzie ćmiło lekko, to możemy jeszcze dojechać. Lampę mam w razie czego, także też nie jest problem. Ja mam lampę w razie czego. No, ja mam kamizelkę blaskową. No ja też. Koła. My jademy na koniec świata i tam można sobie kofoli napić się. Lewa do prawa, prosto. Prosto. Jak zwiedzałem starą granicę, to tu miałem auto zaparkować. No bo to niewiele można. Niewiele, tak. I niedawno przejeżdżał, w zeszłym roku w zasadzie, albo i w tym to jeszcze było. Jest taki kanał rowerem przez Europę. Nie trafiłem tego. I on tu przekraczał granicę. On jest z Nowego Chechła. Góra Świętej Anny. Nie, nie, nie. Tak, tam jest takie miejsce. Ale to nie to. To nie to? Nie to. I tu jest, tam była szkoła, a tu już jest kościół. A przez granicę przed chwilą żeśmy przejechali. Ale ona idzie po drodze, a ty na to miejsca. Co? Proszę? Są w Czechach. Już w Czechach. Ty, jak to było, jak były paszporty czy tego? No to tu kurwa... Nie było, nie było. Tu nie było przejazdu. Aha, nie było drogi. Była droga, ale szlabany były i w ogóle się nie dało przejechać. A i wojsko było, nie? Bo... Tak, tak. Jak była granica zamknięta teraz, no. To jest drewniany kościół, można sobie go tutaj go pooglądać. Prawdopodobnie jest zamknięte. Ale nie
Nie, zakaz z psami, nie? Zakaz wstępu ze zwierzętami. No to chodźmy to. Drewniany kościół, Marklowice Dolne. Po czeskiej stronie. To jest dokładnie tutaj to miejsce. Tak, tu jest granica, tu jest szkoła. A my się gdzieś udamy tu. Na koniec świata tutaj. I tu potem przejademy wzdłuż starej granicy. A to jest herb Markowic? No. Znaczy tu pisze, że to jest gmina Petrowice u Karwin. Może być herb gminy. No widać. Wybory, ale nazwisko Golasowska, czyli polskie pochodzenie. Golasowska. No, czekaj, Mary Golasowski, czekaj, kojarzę takie na... ODS, to jakaś partia by. No to nie wiem. Pastuszyniec, ale po polskiej stronie, tu cały czas prosto. Jest niedaleko to miejsce, gdzie te słupki ukradli. Proszę? Miejsce, gdzie niedaleko słupki ukradli. Te prusko-austriackie. Aha. Ja tu jest kolekcjoner. Ja podejrzewam, że może ukradli, ale że to chyba zrobiła Straż Graniczna. Mm. Bo one były przemalowane na współczesne, nie? A obok tego pojawiły się nowe. Mm. To na kolibę se pojademy. Prosto. Jakieś drogi powstały. Nie dotyczy pojazdów z pozwoleniem służb leśnych. Leśnicze, myśliwe. Po Śląsku, leśniczy. Ja to miałem kiedyś na Kromnicę, gdzieś tam tego nie. No i tam szlak rowerem. Jadę, czy to nie ma pani. No jadę chłopie, no kurwa ci auty co jadą, jadę mówi. No bo to tylko ja, bo oni się skracają drogę i potem to jest, bo oni jechać tu z korku. To jest bardzo stara droga, już na austriackich mapach jest. Nie żartuj. To tam jest? Ta droga tutaj. No to co, to ona będzie na tej drodze, na tej mapie, co tam jeszcze nie każdy nie. No, pewnie tak. No. Ale fajne miejsce takie tu jest. No. Trochę się trzeba namęczyć pod tą górkę. Osobliwe. No i już są znaki. Zbliżamy się do dawnej granicy prusko-austriackiej. Widać tutaj jeden z głównych słupów granicznych. Granicznik. Granica idzie tak jak ta dróżka tam. Ale jeszcze się z granicą spotkamy. I to nie raz. On jest bardziej tam na lewo. To jest tak. Tak, bo my do niego jedziemy. No właśnie, zadałem. Można się Coca-Coli napić tam. Ale w Czechach to raczej Coca-Cola. Z tego co oglądam, takie filmy też rowerzystów niektórych, to każdy rowerzysta, jak jest w Czechach, to kupuje tą kopolę. Ja? Każdy. I każdy to chwali. Gdyby tak było jak za komuny, no, to my już są co najmniej ze 4 razy rozstrzelani. Bo tam jest pas graniczny. Tu też było kiedyś przejście graniczne.
Rób prawa. Dziękuję. A my w lewo. Tak, tutaj, na Koliba, na koniec świata. Ciekawe, że tam Kożubnik, do Kożubnika wraca życie. I w prawo. Prawo. No, jakaś wiata odpoczynkowa. Prosto, prosto. No i na miejscu my są. Na miejscu my są. Tak. O kurcze. No tego to się nie spodziewałem trochę. Za kofolą pewnie, albo za piwem. Ale są też wolne stolice. Możemy tam z tyłu wchodzić. A, to Koliba, to tak blisko tak. O, tu nawet jest. Wychodek jest, tak. Ale ciężko. No i nie mogło zabraknąć Koliby na końcu świata. Tak. Szlak rowerowy. Koliba na końcu świata. I kofola była. Tak. To jest przejście graniczne. Rubkawa. Są słupy graniczne. No i witamy w Polsce. I do widzenia, Czechy. Do zaś. Do zaś. A to do zaś w moim przypadku będzie być może już nawet w tym miesiącu, bo tematyka prusko-austriackiej granicy państwowej wróci. Jak tylko spadną liście. Miało wrócić na wiosnę, niestety nie udało się. Z powodu COVID-a, a i też z powodu blokady granicy. Stary żelazny szlak już widzę, starą wersję. Złota polska jesień. Tak, i niech będzie ta złota polska jesień, niech będzie taki. Tak ciepło jak dziś, tak, jak dzisiaj. A nie jakieś tam deszcze. Aż do Mikołaja. O właśnie, tak, tak. A nie jakieś tam deszcze, jakieś wiatry. I witamy na żelaznym szlaku ponownie. I w prawo.
I jest tu pierwotna wersja żelaznego szlaku rowerowego. Chyba się tam gdzieś kamień dostał do błotnika. Fajnie, fajnie. Tak mi można powiedzieć, już trochę zachód słońca. Wszędzie zdrój. Żelazny szlak rowerowy. I przejeżdżamy właśnie nad tą właściwą wersją żelaznego szlaku. Dzisiaj my tu jechali. No pod nami była ta właściwa wersja żelaznego. A i my jechali. No. Wujek to zawsze nazywał, jak taką chałupę, taką bogatą widział. Polska bieda. Prawdopodobnie mamy na koncie kolejny opuszczony dom. Kurde, no miłośnicy urbexu mieliby tu co robić. To chyba czwarty czy piąty opuszczony dom. Chałupa. Jest kanał na YouTubie Urbex History. Ja patrzyłem parę razy. Jest rządny przygód. Jeszcze tam parę tych ludzi jest. W każdym razie oni między sobą się znają. Mają wspólną pasję. Tu jest trochę niewygodna droga. No ale tak jak szlak prowadzi. Prawo? Tak. To jest Zebrzydowice przy pałacu. Zebrzydowskich? Chyba też coś z Laliszami związane, tak. No przecież oni tu rządzili, nie? Przecież to były... Ale muszę to sprawdzić. Czy to chodziło o Laliszu, ale słyszałem, że chyba tak. Bardzo drogo tam jest w tej restauracji. Tu jest staw i... Tam, w tamtych okolicach, gdzie te auta jeżdżą, gdzieś jest granica prusko-austriacka. A tutaj, w tej okolicy gdzieś spał właśnie ten Maciek z kanału Rowerem przez Europę. Miał tutaj namiot, gdzieś ale, tu spał. Ale skąd on jest ten Maciek? Z Nowego Chechła. Aha, mówiłeś, ale to nie jest to Chechło, tam Góra Świętej Anny. Nie, to jest tam Świerklaniec, tamte terenie. No i jest kolejny raz tablica. Szlak karpia, tak. A tam jest właśnie tablica z tymi szlakami. I tam się dowiedziałem o szlaku Rybnik Ustroń. To mamy trochę tam taką przeszkodę pod tablicą. Ale troszkę tutaj przykryli nam to. I jest tu też ten szlak Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Ta pętla do Jasnowic.
Jest też szlak żółty, też euroregionalny. I jest szlak Rybnik Jastrzębie-Zdrój. A z drugiej strony właśnie będzie Ustroń. I ten szlak mam przejechany. Zielony szlak mam przejechany w całości. I ten czerwony też w dużej mierze też przejechany. Finisz. Stary, staruszek. 95 lat. No to 9 lat starszy od mojego. No ma dopiero przejechane 370 tysięcy. Tak, no to finisz, koniec. Pakować. Dziękuję, się. Dziękuję Robert za wspaniały dzień. Trochę może słabo już będzie widać. Ale nie, dobrze słychać, co mówię. Nie zakładałem lampy, ale pamiętajcie, nie jeździcie bez światła. Po ciemku. I bez kamizelki odblaskowej. Tak, zgadza się, bez kamizelki. Chociaż po śląsku kamizelka to jest westa. Westa, no to westa to wiem, to przecież u nas też w domu. No, znaczy to ten dziadek tego koleżki, nie? Ten powstaniec, nie? On miał zawsze kamizelkę i we. Tak, za 15:07. 19. No, 10 godzin. O 9 my tu byli. 10 tak, godzin. Tak, tak, nawet no byliśmy, tutaj ja się potem zbierałem trochę czasu. Ale fajnie było. Nikt nas nie gnął. Nikt nie poganiał. Auto na policyjnym parkingu. Na policyjnym parkingu. Stały. Tak. Gratis. Super. I finito. I do zaś.